Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie kolejny film z Mobile Legends Adventures. I z tego co widziałem, pod poprzednim filmem były sprzeczne zdania. Niektórzy twierdzili, że ta gra jest fajna, że warto spróbować chociaż jej. Inni oczywiście twierdzili, że ta gra jest jakąś tam podróbką, że AFK Arena jest lepsza. Także według mnie, na razie tak jak mówiłem, nie będę oceniał, która gra jest lepsza, ponieważ wystarczy spojrzeć na to z innej strony. Jak wiadomo, w grach tego typu najbardziej taki intensywny czas to jest początek gry, czyli przez pierwszy tydzień powiedzmy często progresujemy, mamy co do roboty w grze, no i później natrafiamy na jakąś ogromną ścianę, gdzie postoje są od kilku dni do później, domyślam się, że kilku tygodni. Także według mnie fajnie mieć w sumie drugą grę tego samego typu, jeżeli gry takiego typu oczywiście lubicie. Jeżeli w jednej grze macie jakiś postój, no to możecie spróbować czegoś w drugiej, no i na odwrót. Także oczywiście według mnie jest to bardzo fajna opcja. A jeśli chodzi o podróbkę, niektórzy mówią, że jest to podróbka AFK Arena, ale z drugiej strony trzeba spojrzeć też na to w ten sposób, że AFK Arena również nie była pierwszą grą typu Idle, więc można powiedzieć, że to jest podróbka innej gry. No i według mnie nie należy na to patrzeć, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to już dosyć popularne, że gry biorą od siebie dobre pomysły, jakieś rozwiązania. No wystarczy spojrzeć chociażby na Wiedźmina Trójkę, tak? Nie przypominam sobie, żeby przed jego premierą jakoś to było popularne, te całe dochodzenia, tak, z jakim potworem mamy do czynienia. Później zostało to być wykorzystywane w sumie w innych grach. Także według mnie no nie należy patrzeć na to w ten sposób, ale już oczywiście przejdę sobie do summonów, czyli kwestia dosyć istotna w tego typu grach. Jak widziałem, w AFK Arena dużo osób narzeka na te rejty, że są bardzo słabe, że większość tych bohaterów jest zielona, że jest mało elit. Także zobaczymy, jak sobie to wygląda w tej grze. Jeżeli chodzi o summony w tej grze, to ze zwykłych tych zwojów, powiedzmy, nie może wypaść wam pięciogwiazdkowy bohater, ale za to może wam wypaść serduszek od znajomych. I według mnie jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ serduszka nie zależą od szczęścia, możemy je otrzymywać codziennie, niezależnie od tego, co się wydarzy. No i oczywiście premium samony, jest to prawie 5% na pięciogwiazdkowego bohatera, czyli całkiem spora szansa, ale już oczywiście zaczniemy. Na początek zrobimy sobie darmowy. Fajne właśnie w tej grze jest to, że raz na dwa dni mamy jednego premium darmowego oraz chyba jeden albo dwa darmowe zwykłe. No to jest bardzo fajne. Tak jak mówię, z tego nie dostaniemy piątki, ale jakieś fajne czwórki myślę, że też by były ok. Niestety chyba nawet żadnej trójki nie dostanę, ale to były te zwykłe, więc oczywiście nie narzekam. Niestety ta animacja dosyć długo trwa i nie da się jej skipnąć pojedynczo, także może nie będę tego przywoływał teraz. Zobaczymy sobie te premiumy, czyli zrobimy dwa pojedyncze i cztery dziesięciokrotne. Wszystkie te diamenty zdobyłem oczywiście z samej gry, czyli widać dużo, bardzo można ich dostać, a wcale daleko w kampanii nie jestem. Nie jestem daleko na wieży, na labiryncie i na wszystkich innych rozgrywkach. No i czwórka wpadła. Także możemy oczywiście otrzymać dużo tych diamentów. Bardzo fajna sprawa. A zobaczymy, jak to się przekłada na jakość samonów. Z tego co widziałem, tutaj nie będzie chyba żadnej piątki, bo nie było tej animacji takiej. Rafaela, spoko. Także pierwsze przywoływanie, powiedzmy, że przeciętne. Tutaj słabo dosyć leci. Naprawdę nie dostałem żadnego pięciogwiazdkowego kompletnie? No szansa na to jest 4,60%, tak? Czyli powinienem dostać teraz, tak patrząc, przynajmniej pod względem procentów. I czy dostanę? No nie dostałem, bo nie było animacji. A widziałem, jak to wygląda na innych filmach.
i ostatnie przywoływania, zobaczymy. Jest legenda. No dobra, czyli jedną dostaliśmy przynajmniej. Ciekawe tylko jaką. Przydałby się jakiś healer albo tank. No i gdzie ta legenda? Jest Hylos, no. Z jednej strony spoko, jest to tank, tylko że otrzymujemy go w sumie za darmowe 7 dni logowania. Ale w sumie można ulepszyć go jeszcze wyżej, do 6 gwiazdek, bo tutaj chyba można mieć 10 gwiazdek najwięcej. Czyli spoko, będę miał za 7 dni ulepszonego całkiem nieźle bohatera i to tanka. Także przywoływanie, powiedzmy, no było to pierwsze, także trudno się oceniać tutaj tak naprawdę, czy była dobra, czy miałem duże szczęście, czy raczej dużego pecha. Oczywiście jeszcze zobaczę sobie przy okazji, jak to wygląda przy rozwalaniu. Trochę tego dostaliśmy. No jak widać, mam 7400, czyli całkiem niedługo będę mógł otrzymać 5-gwiazdkowego. Bo tak jak mówię, diamenty w sumie bardzo szybko na początku się zdobywa. Mamy jakieś questy porobione. O, i dostajemy dużo właśnie tych samonów w tym premium. I jeszcze chyba będę mógł odebrać event. Także zaraz sobie zobaczymy. To chyba było... Aha, jeszcze nie mogę, dobra. I chyba nic w sumie innego zrobić nie mogę. Tutaj jak widać dostajemy Hylosa. Właśnie jeszcze raz powiem, to jest bardzo fajne, że mamy darmowego 5-gwiazdkowego bohatera oraz tutaj z logowania miesięcznego znowu kolejnego. Dużo samonów premium, dużo diamentów, no fajna opcja. Także to by było w sumie na tyle, to by był taki pierwszy, powiedzmy, film z przywołań. Nie poszło oczywiście najlepiej, ale to były pierwsze, czyli nie mam jeszcze jak tego porównać, jeśli za drugim razem będę zrobił kolejne 50 i znowu nic nie poleci, albo tylko jeden, to myślę, że szansa jakoś dużo większa niż w AFK Arena nie będzie. Także musimy oczywiście poczekać. Także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, fajnie, że przynajmniej ta gra przyjęła się lepiej od Tales of Wind. Ma dużo wyświetleń, ma trochę łapek, czyli oczywiście pokażę jej trochę więcej. I oczywiście ostateczna decyzja, czy zostanie dodana na kanał na stałe, zostanie podjęta po kilku filmach, a nie tylko po jednym. Chociaż ten pierwszy przyjął się bardzo dobrze. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach z tej gry.